Tomasz, we wtorek zadeputowałeś jako pierwszy trener zespołu. W składzie było widać kilka roszad, a efekt był pozytywny, bo zespół przerwał fatalną serię porażek. Jak skomentujesz postawę zawodników meczu ze Stomilem? Oczywiście przed meczem ze Stomilem byliśmy świadomi tego, że ilość wygranych meczów w tej rundzie nie jest zadowalająca i bardzo zależało nam na tym, żeby Stomil pokonać. W związku z tym też, że naprawdę jeżeli chodzi o naszą rundę wiosenną, to... Nie możemy być zadowoleni i tutaj każde trzy punkty, które sobie dopisujemy, naprawdę są ciężko wywalczone I, i ten mecz pokazał, że innej drogi nie ma, że po prostu w każdym meczu trzeba zostawiać serce. Wola walki i determinacja to są rzeczy, których nie może zabraknąć. I w tym meczu tak było. Drużyna, cała drużyna pokazała charakter, wielką wolę chęci zwycięstwa. Zrobili naprawdę wszystko, żeby ten mecz wygrać, i tak też się stało. Najbliższym rywalem będzie Chojniczanka Chojnice, zespół, który w trzech ostatnich meczach zdobył cztery punkty, pokonując walczącą o awans Wisłę Płock. Dodatkowo Chojniczanka jest determinowana, bo potrzebuje punktów do otrzymania. W jakim elemencie doczukujecie się słabych stron rywala? E, oczywiście na analizę Chojniczanki jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze mamy chwilę do meczu, e, tym niemniej oni... Dwie kolejki temu wygrali z Wisłą, z Wisłą Pock, tak jak mówisz, ale również wczoraj mogli pokonać GKS Katowice, bo w ostatnim minucie stracili bramkę. Tak więc jest to, bardzo, jest to zespół bardzo determinowany, z wieloma doświadczonymi zawodnikami. Oni mają swoje kłopoty, ale my patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. My chcemy jechać do hojnic i wracać tak samo szczęśliwymi, jak byliśmy po meczu ze Stomilem. Runda wiosenna w wykonaniu naszego zespołu niestety rozczarowała kibiców. Końcówka sezonu jest szansą na zminimalizowanie złego wrażenia. Przed nami trzy spotkania. Jaki macie cel na te mecze? Oczywiście, jeżeli chodzi o cel postawiony przed drużyną, przed rundą wiosenną, nie został zrealizowany. Tym niemniej, te trzy mecze rzeczywiście są szansą na to, żeby każdy. W sobie poszukał tego celu, który, który chce osiągnąć. Wiadomo, że niektórym osobom kończą się kontrakty, że praca w Sosnowcu jest pracą stabilną, i myślę, że każdy za wyników jest tego świadomy, że. Przychodzi nowy trener i on będzie sobie dobierał swoich ludzi, ale te trzy mecze są po to, żeby, żeby się pokazać z jak najlepszej strony i mam nadzieję, że tak będzie. A jeżeli chodzi o cele drużyny, to one się nie zmieniają. Najbliższy mecz jest najważniejszy i chcemy zdobyć w nim trzy punkty, i tak będziemy grali z meczu na mecz.